Oj, jołki połki. Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie troszkę poważniej, może poważniej. Powiem Wam tajemnicę takiego mojego troszeczkę pożywienia. Bo miałem możliwość w weekend ugotować sobie gulasz. No co prawda, że będzie bez ryżu, bo będziemy pracować nie za ryż teraz, tylko za pieniążki. I otworzymy go, bo zrobiliśmy sobie w domku. Jak to wygląda? Mam też i kupny, tylko że mój gulasz się różni troszeczkę od kupnego. Tu jest więcej mięska, więcej warzyw, no i oczywiście to, co lubię najbardziej, grzybki, tylko nie halucynogenne, tylko normalne. Dlaczego Wam o tym mówię? No zobaczcie, no mniej więcej tak to wygląda. Kawałeczki mięska, mięsko, papryczka, cukinia, grzybki. O, i będziemy to sobie grzali do momentu, aż się nie zagrzeje. To Wam jeszcze opowiem troszeczkę odnośnie transportu. Bo dzień wczoraj 13, jak zazwyczaj jest dla mnie pechowy, to tym razem okazał się fajny. Udało się wczoraj załadować, jeszcze rozładować. Poszło fajnie. Ale dzień dzisiejszy już nie jest taki fajny. Załaduneczek 4,5 godziny trwał. Przy czym naprawdę był bardzo, bardzo mało do załadowania było, bardzo mało do zabezpieczania. Powinno to się odbyć. No 40 minut z dokumentacją, wjazd na wagę, waga, załadunek, zabezpieczenie, wjazd na wagę, papiery i go. No niestety nie poszło to po bandzie. A dlaczego mówię, bo to się może przełożyć teraz, o raniści. Teraz się może to przełożyć na powrót do domu, że będziemy musieli, no widzicie, momencik, bo mi się butla troszeczkę robi nie taka jak należy, a powinna normalnie grzać, a coś jej dolega. Muszę sobie chyba wymienić na kuchnię gazową, bezpieczniejsza chyba będzie. I wracamy do załadunku, no i widzicie, po 4,5 godziny przełożyło się to na drogę. Teraz w Lublianie jest 20 km korka przed Lublianą. Musiałem zjechać, zrobić wcześniejszą pauzę. Niestety nie będę stał w korku, bo szkoda czasu pracy, czasu jazdy, wiecie. No teraz się troszeczkę ruszyło, ale na tablicach się wyświetlało u góry, więc... O, w radiu mówią właśnie to samo, no muszę przyciszyć, bo to jest niewskazane, żeby nam przerywali. Ale będę szykował sobie jedzonko. Musi się ładnie ugotować, przygrzać. A wracamy do kierowców. Gdzie tam wszystko się odbywa inaczej. Teraz kierowcy nowi, młodzi przychodzą do firm. Nikt nie chce jeździć starym, każdy chce jeździć nowym samochodem. I firmy się odmładzają. No później finansowo wiadomo, muszą kusztykać, bo samochody wzięte muszą być spłacone, czy to będą leasing za gotówkę. No coś trzeba na tym, w tym temacie zrobić. Ja mówię, że jest ciężko, no ale nie jest beznadziejnie. Powrót po prostu mnie troszeczkę osłabił, niestety. Bo będzie ciężko wrócić do domu w tym tygodniu. Także życie drivera nie jest takie proste, jak się wydaje. I musimy się posilić, żeby wrócić. Jeszcze kawa będzie do tego. Zobaczymy, jak się będzie układało. No bo to jest zwykły dzień, jak co dzień. Trzeba było wstać, troszkę się ogarnąć.
Teraz trzeba troszkę pojeść, a potem będziemy się zastanawiać, jak dotrzeć do domu. No nie wiem, czy to się da tak szybko, czy nie, ale jeszcze wrócę do jedzenia. Wiecie, ja gotuję w domu sam sobie jedzenie. Przeważnie jest fasolka, gulasz, jakieś zupy i to idzie w słoiki. Tylko, że nie jest to peklowane, tylko szykowane po prostu z tygodnia na tydzień. Bo jakby było peklowane, podejrzewam, że byłoby to na dłuższy okres czasu. Na pewno byłoby to zdrowsze niż to, co kupujemy w sklepach. No, aczkolwiek i tak też zaopatruje się, bo nie zawsze jest czas i siła ugotować cokolwiek, wiecie. I mamy zupkę gotową. Jeszcze wam raz pokażę teraz, jak to ładnie wszystko wygląda. No. Kawałeczki mięska, grzybków, wszystko tak jak powinno być. Powiem tak, chciałem wam pokazać, co jem od czasu do czasu. Zobaczymy, no. Następnym razem postaram się ugotować sobie coś sam w kabinie, jak mi wystarczy czasu na to. Bo coraz więcej jednak mamy tego czasu. No bo załadunki, rozładunki jednak trwają. Później wychodzi czas pracy, czas jazdy. No i pauza niestety. Dobrze, pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Smacznego wszystkim.